zdarza się czasami, że mamy ciasto francuskie w lodówce, zbliża się termin ważności. To musimy coś wymyśleć. Ja mam pokrzywę z tego powodu, że zrobiłem podpuszczkę z pokrzywy i mi została po prostu pokrzywa gotowana. Aczkolwiek gotujemy pokrzywę w osolonej wodzie. 15 minut ja gotowałem, 30 minut, bo taki był przepis na podpuszczkę. Odcedzamy i posiekamy pokrzywę. Teraz w tym samym garnku trochę oliwy z oliwek, czosnek i smażymy przez chwilę po prostu. Dodajemy pokrzywę, mieszamy, wiadomo, po prostu tak parę sekund. A teraz dodajemy sól, jeśli trzeba. No, trzeba po prostu spróbować, nie? Ale na pewno będzie trzeba, tak mi się wydaje. Więc wyjmujemy czosnek, mieszamy jeszcze chwilę po prostu. A teraz dodajemy ser. Może być ricotta, może być ser twaróg, ser topiony, ser żółty. To, co macie w domu, naprawdę pasuje. Będzie pasowało. Ok, dobrze mieszamy. Dodajemy trochę oliwy i odstawiamy do ostygnięcia. I możemy zacząć przygotować ciasto francuskie. Dzielimy na 4 części po prostu i kładziemy farsz. Ja dałem za dużo farszu. Możecie dać też trochę mniej. Ja wolę czuć po prostu ciasto bardziej. Ok, zamykamy nasze kalcony. Zamykamy brzegi. Teraz ok, teraz widelcem kujemy tutaj dziureczki, smarujemy wodą, mlekiem. Ja dzisiaj nie mam mleka, więc smaruję wodą i będziemy piec na papierze do pieczenia. To już zależy od piekarnika, ale tak mniej więcej 210 stopni, 20 minut. Czekamy, aż ostygną. Najlepsze są zimne. I udało mi się tym razem czekać, a teraz w końcu mogę spróbować.